Cześć, tutaj Domek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Zaczynamy drugi dzień festiwalu, znaczy trzeci dzień festiwalu, mój drugi dzień na festiwalu. Jest godzina 12.30. Nie byłem na żadnym afterze wczoraj i bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No to co? Co tutaj nie było jeszcze grane? Blackies, ale może... To nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby zaczynać od Blackiesa, ale dobra. Czyli wersja po Bourbonie, dzikie piwo. Ciemne, mocne, dzikie piwo. Tak z pół, o dosyć, dosyć. To myślę, że postawi mnie do pionu. No, takie nuty skórzane, trochę winne. Jest czekolada. I taka kwaśność, no ta kwaśność jest, nie jest jakaś olbrzymia. To jest kwaśność na poziomie gdzieś... na poziomie takich palonych słodów trochę. No może trochę większa. Może być, na rano. Idę do browarów nieuczesanych, bo tam wczoraj mnie zapraszali, żeby przyjść na jakieś lżejsze piwa na początek, to niechże tak będzie. Kentucky, to twoje piwo jest na kranie teraz? Które? No, to torfowe. Nie. To chodź na dół, opowiesz. Nie chcę ci się. No i to czym to opowiadasz? Piwo jak piwo. Piwo jak piwo. Najlepsze. Ale to jest, czekaj, słody wędzone torfem, czy jeszcze bukiem też? Czy? Bukiem też. Bukiem też i torfem. I to jest słabe, bo to 12. 12. A piłeś w ogóle? No nie piłem, właśnie idę. Aha. Czyli nie wiesz, czego się spodziewasz? No nie wiem. No to... Jest dobrze? Mam nadzieję. Wiesz, ja już się tego piwa opiłem tyle, tak, że mam trochę... Znudziło ci się. Dzisiaj nie jestem obiektywny. Zupełnie. Ale to się zmienia. Z minuty na minutę jest coraz ciekawie. Widzisz, podkazałeś mi drogę, jak stąd wyjść. Wczoraj pół godziny szukałem wyjścia. I jeździłeś tymi schodami w tą i z powrotem? Nie, w ogóle schody jechały tylko do góry, więc jak zejść na dół? Nie było takiej drogi. Kurna chata! Co lejemy? Kurna chata! Kurna chata! Jest autor, autor! No właśnie go przyprowadziłem specjalnie. Autor! Skasuj go za dychę! No to obowiązkowo! Piękny wiersz, no to wzruszyłem się. No to autor, proszę wiersz. Do kamery. Nie pamiętam. Nie to, że nie pamiętam, tylko mam inne... w głowie i boję się, że mogą być niecenzuralne, nie? Końcówka jest, piwo no to jest dla dorosłych. Kurna chata. Zwędził jej portfel. Mam nowy, to jest właśnie te. Tym ludziom, tak? Facetowi. No, może dziewczynie. No i co dobre? No pachnie torfem. Głównie. Torfu jest niewiele, jest tam Jacek z 15%. Nie, 28. Tak? Ja wszystkim mówiłem, że 15. To pół litra. Ja już nie pamiętam, bo myśmy to na worki sypali, więc... No, tak jak się bałem, bałem to złe słowo. Tak jak się spodziewałem, jest wodnisty, ale ten torf mu dodaje, że coś się w nim dzieje. Ale to jest 12 tylko. No mówię właśnie, nie? To jest, wiesz, trochę żyta i to żyto też robi troszkę ciałka. Masz inne piwo, więc... Nie wypowiadaj. Mam to samo piwo. No jasne. A myślisz, że co? Swoje piwo. Nie, no nie tylko, ale od tego dzisiaj zacząłem.
A które jeszcze mówiłeś, że ten? Bo mówiłeś, które piwo? Nie, no bo miałem jeszcze to dzikie, ale wiesz. Nie wiem, czy je piłeś wczoraj. Nie piłem, bo nie doszedłem. Do pokoju. Dlatego dzisiaj żyjesz. A ty już nie masz? Chyba, że mam jeszcze chyba. Jakie siurki wypiłeś? Siurki były 100% dzikie. Spoko. Nie, nawet taki... Taka nuta też cytrusowa, czym to było mielone? Do zacieru poszedł Target Brown & Crow. Ale głównie do zacieru, ale później to samo. Było też Target i Brown & Crow. A po co do zacieru? Proszę? Po co do zacieru? Aha, tutaj robisz w domu. Tak. Bo potem poszło... świny nie chcą jeść tego muta. Wiesz, to nie narzekał rolnik. Na 20 hektar poszło 10 kg do zacieru. To już musiało być srogo gorzkie. No stąd jest, no jest taka wyraźna goryczka. Świnie się pospały po tym chmielu. A. Rolnik jest na tyle zadowolony z muta, że nic nie narzeka. Nawet jak miał ze skórkami pomarańczowymi brał. Ze skórkami, no. Miały święty. Keksa. No. Co jeszcze macie ciekawego? To, a tego Breta nie ma, tego no, parobka. Już się skończył z Bretami. Ale jak będziesz w Lublinie, to będzie. Okej. W Poznaniu też chyba będzie. O, no to dobrze. No to spróbujmy bez Bretów. Paróweczka. Dobra. Pięknie pachnie. Co ciekawe, to jest mozaik. No, może bym się domyślił. I takie leciutkie fenole to belgijskie. Mobile, biały walor. Mobile? Biały walor. Fermentum mobile? Mobile. Biały walor. Piękne. Ale mozaik robi robotę bardzo. No, on się tu bardzo fajnie. To jest dobry chmiel rzeczywiście do belgijskich. Bardzo fajnie, naprawdę. No. Takie białe wino, winogrono, no, trochę nafta. Morela, brzoskwinia. No, bardzo dobre. Takie rześkie, cytrusowe. Koryczka oczywiście nieprzesadzona. Jest to ekstrakt też nie jest przesadzony, to jest 13,8 to ekstrakt. Około 30% myta. No, żyta bym powiedział, że nie czuję, nie? Delikatnie. No, może tak delikatnie, w sensie... Może rzeczywiście tam jest troszeczkę bardziej gładkie, ale to jest tak... Na granicy autosugestii. Szkoda, że nie trafiłeś wczoraj na Breta, bo... Bardzo wyraźnie ten wyszedł i chyba jeszcze fajniejszy. A jak tego Breta robiłeś? Po prostu kegu zakaziłem. Tak, to jeden... To tyle jest, ile kegów zakaziłem. Robiłem trzy kegi. Jeden keg poszedł, tak, drugi keg idzie do Poznania, trzeciego. I potem rozumiem, że ten keg jest tak zakażony, że tylko Brety filmy. Ten keg jest do wyrzucenia. A nie, bo to pytajne. Myślałem, że ten, Pytajne. Że stalowy. Pierwsze próby. Już mamy trzy takie zbiorniki kupione na Brety. Na kwachy, na Brety, na jakieś do leżakowania listów. Znaczy powolutku będzie ruszki w tą stronę. Odważnie. No, ale wy się nie nastawiacie na sprzedawanie wokół komina, tylko na sprzedawanie na Polskę całą, nie? Ale dlaczego? To może nie, no to może na chorągie. Może pilsika. Nie wiem. Nie lubię. No dobrze. Nie lubisz pilsa? Znaczy, że no. Wiele osób powiedziało, że najlepszy na festiwalu. No dobrze. Zaraz po brudnej chacie. Beczka tu tam. Nie, trudno pilsa porównywać do chata. No ładny, przejrzysty, jasny, klarowny. No właśnie, taka nuta tego słodu pilsneńskiego, ja tego nie lubię, to jest takie mdłe, takie taką kukurydzę wpadające już, nie DMS, ale ten słód. Kukurydzy daliśmy, tak 60%. Nie lubię tego, jak pils, żeby ja się pilsem zachwycał, to musi pachnąć chmielem, on nie pachnie chmielem. Ale to są niemieckie chmiele. Albo dobra, no niemieckie chmiele, ale takie mdłe właśnie. Bardzo czysty, no ale co z tego?
jak nie lubisz, no to nie lubisz. I masz rację, chyba ten niemiecki Himmel też go właśnie nie trawię za bardzo. To jest, wiesz co, Mittelfrucht z Vanguardem, który jest praktycznie Mittelfruchtem, tylko po prostu amerykański. Nie no, po parobku to w ogóle. No dobra. To ja ci jeszcze na koniec proponuję zwykłą apę. A czemu nie porobię? Niedobra jest, tak? Nie, w tym rzecz. Apa jest za zbiera, czy co? Apa jest po prostu bardzo dobra. No to dobrze. Zbiera różne opinie. No to dobrze, czego się boisz? My się upieramy, że jest dobra, ale czasem... Ja ci powiem szczerze. No wolu! Szczerość w naszym klubie to norma. Apa. Apa. Pospolite ruszenie. A nie. No ładnie. Rześkie, no takie można nawet by powiedzieć session IPA, bo jest mocno takie wytrawne, bez tej słodu, bez... No. A jakie tyle? Citra i Cascade. No dobra. Dobra, na koniec będzie chorągiew. Dawaj chorągiew. Dobra. Siarka, o to chodzi, tak? No i tak. My się upieramy, że to nie jest siarka, to jest tylko się, to jest motek. I to nie tylko ja. Dobre, gdyby to samo. Nie czepiajmy się do siarki. Bo jak wczoraj przyszedł klient i powiedział to piwo, pan jak ktoś puścił bąka. Wiem, co miał na myśli. No ja szczerze mówiąc, bąk się kojarzy, bo troszkę inny baron. No, tak, no różne są. Smaku niezłe. Lekkie, bardzo lekkie. To jest 16? 16, no, ale smakuje bardzo lekko, łagodnie. Fajnie. Ale aromat... rzeczywiście ten aromat jest kontrowersyjny. Podejrzany. Parę osób przyszło, coś z tym piwem jest nie tak. Przed spróbowaniem wąchają, coś nie tak. Czy ono nie jest zepsute? Musimy wypukać jeszcze? Zepsute nie jest. Nie, ale tak, wiesz, niestety to siarka jest z fermentacji, jeśli nawet to jest siarka, to siarka jest z fermentacji. Ale no, siarka nie jest jakąś straszną. Shitgapę. Dzięki. A nie ma Zefira na razie na ekranie? A jest, cześć. Dzień dobry. Pamięcie nie prostorami. Tak, troszkę mokre. Wilgotne i maryjne. Mokra maryjna. Dziękujemy. Że moja mokra marynarka. Dobra. Co dla pana? 0305? Skąd mieliście chmiel? Stara Subaru. Aha, do domowy. Nikar smaczy. Bez certyfikatu. Ale domowy, tak. Ale to jest jakiś styl? Apa? Lager? Nie, Apa, tak? Nie, Gornat. Ale tylko ten chmiel był, czy jeszcze granulat jakiś? Nie. Nie. Tylko na żywcu. Tyle takie zbiory miał? No, dwa dobre, czy trzy dobre, 30-litrowe. No, aromat jakiś? Super chmielowy nie jest. Nie, jest delikatny. Bardziej taki słodowy. Szkoda, że nie ma Marusi, to by powiedziała was. Ale jak to masz pachową czapeczkę? Rewolucja trwa. Ja. Natomiast goryczka jest wąska, nie? Taka właśnie trochę ziołowo-orzechowa, ale taka właśnie przyjemna. Ja bym zrobił jakiś lżejszy zasyp, żeby tak bardziej ten chmiel wypuścić na przód, nie? Ja się nie mieszam, Agnieszka decyduje.
Mokra Marynka. Dzięki. Jakieś nowości? Na razie nie. Na razie nie. Dopiero się tam coś robi. A kto wam, kto u was waszy teraz? Nie. Aha, no i jak? To znaczy, nie jest problem, żeby otworzyć, nie. Musimy tam coś pomyśleć o tym, żeby kreować na wyzwanie. Mhm. No, bo to już wam tam sporo tych receptur zrobił. 18 rodzajów. 18. Co mamy fajnego? Właśnie na pewno, na tak, Fryza znam na pewno, Balios, Forest Bomb oczywiście znam, Marwari znam, Nokotę znam, ale Shire chyba nie piłem, jeśli można. Shire to jest Very Brown Porter, usłyszałem, że to jest taki Session Reese, tak? To jest taki... 30% Brown. To jest 12, nie, 16, 16, ale tylko 4,5% alkoholu. Czyli bardzo dużo zostało słodyczy czy słodu na smak. Możecie zobaczyć etykietę. I zobaczcie, jest 16, 4,5, a tu jest 12 i 4,5. Czyli to pokazuje, że tu prawie 4 stopnie, czy 3,5 stopnia plato zostało na słodycz, na pełnię, na ciało. No rzeczywiście jest kawowe, czekoladowe bardzo w aromacie. Nie jest słodkie wbrew pozorom, ale jest takie gładkie, gęste, aksamitne. Owsiane, tak. Znaczy, ja mówię owsiane w sensie, że tak jak płatki owsiane, ale były płatki owsiane, tak? Fajnie, fajnie, bardzo fajnie. Zobaczymy też taki ciekawy projekt. Współpracujemy z doktorem nauk medycznych. Już 15 lat pracował w Niemczech. I razem chcemy stworzyć prawo takie doktora medyczne podstawowe. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. No wiesz, parpa się przyczepi. Bo oni, wiesz, alkohol to twój wróg, więc wiesz. Dlatego ono ma być niskoalkoholowe, ale ma mieć właściwości takie pozdrowotne. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Moczopędne, czy o co chodzi? Też dróg moczowy, ale też i takie antyrakowe, coś takiego. To dużo mielu trzeba. Bo to antyoksydanty, garbniki, że właśnie z mielu. I tak, żeby one się nie rozłożyły. No, bardzo fajny piwo. Podoba mi. Znaczy, smakuje mi bardzo. Shire. To jest taki koń jakiś roboczy, tak? To jest jest koń duży, bo 1,85 m w kłębie, także duży, silny koń. Czyli tyle ma w kłębie? Tak. Ale to one żyją jeszcze na świecie, czy kiedyś, czy wyginęły? Nie, no wyobrażasz sobie takiego konia? Uczenie szyi z głowy. No czyli głowę ma gdzieś tutaj pod tym. Pod tym tutaj tym, tak? No, to, a co Risa będziecie robić? Jaki wtedy koń będzie? Są jeszcze większe? Ale bardzo fajne piwo, dzięki. O, i browar Probus, piwowar przyszedł. Siemano. Siemano. Powiedz mi, wy tutaj zmieniacie szatę, tak? Zmieniam szatę. Znaczy, czy, nie, bo ja rozumiem, że tak. Czy to są te same piwa pod różnymi nazwami? Tak. Tak, na przykład Pilsar, to jest odświeżony. Bo jest medal nawet. Tak. Tutaj pokazujemy, jest... możecie też zdobyć taki medal. Trzeba wystawić piwo. No już za późno, bo już jak ja to opublikuję, to już będzie po fakcie, ale... Srebrny może zdobędę, bo do tego nie jest. A ty wtedy miałeś srebrny, tak? A teraz będzie złoty? Zobaczymy. Czego się tak? Bo już właśnie tego piwa. Wiesz co, już przed chwilą mnie tam katował pilsem Jacek Michna. Ja myślę, że nie, tego Farmhouse Ale'a nie piłem. Ligowany
Wynigowany jest zestaw całym, skórka cytryny, z pomarańczy, z limonki. A jakie drożdże? To są drożdże mangrów Belgium. French Saison. A to nie wiedziałem, że takie są. Co? No, nowe, ja szukam informacji o nich. A to ja ci powiem, że te Belgian są lepsze. Ja na nich robiłem Albatrosa i kurde byłem zadowolony. Właśnie, znaczy ja to wiesz, ja to wyhaczyłem od tego browaru, kurde, Geniusz Loci. A to chłopaki z twojego browaru. Tak. Kwestia jest taka, że czy jest sobie fermentowane, można więcej, bo na następny rano jak będzie posłuchka barki, to będzie więcej. Owocowe mocno. I tak, w taką belgijską brzoskwinię. Ja wolę takie bardziej jak sezon, no bo to jest, mówmy się też, można powiedzieć sezon, nie? Parfazen. Ja wolę jak jest taki fenolowy, nie? Fenolowy taki, no trochę jest, ale głównie brzoskwinio. Dobrze, ale kwestia jest taka, że dlatego jest Parfaz, bo jest bardziej taki na lato. Na lato bardziej? Nie, bardziej taki na lato jest. Aha, no. Amerykański. No taki bardzo łatwo pijalny. Dla mnie mógłby być mocniej nachmielony, bo wiesz, taki, żeby był orzeźwiający. On jest dosyć po słodkiej stronie bardzo. Prawda? Dla mnie. Okej. Okay. No tak, no ale to ty. A kwestia jest taka, wiesz ile ma alkoholu? 7,2. No nie czuć. To teraz zażarły drożdże wszystko. Ale widzisz, mówisz, że zażarły wszystko, a on jest słodki, czyli ten aromat jest na tyle słodki, że sprawia wrażenie, że tak, piwo jest słodkie, mimo że jest wytrawne. Tak, drożdże naprodukowały, rozstrzały właśnie tyle tych swoich produktów, że to sprawia to, że właśnie piwo jest tak, jak jest. To jeszcze tego drytona. Ten dryton to Grunwald, tak? Tak, ex-Grunwald. Wypisał. To jest skórzytki plus doprażone jeszcze. I ta seria, czy ty się nazywa Probus Craft, tak? Czy jak? Tak jest. Mamy linię klasyczną, mamy linię kratową. Bardzo fajny aromat, cześć. Taki... takie cappuccino. Nie, chyba nie diacetyl, ale tak się kojarzy ta pianka i ten aromat się kojarzy z takim... Nie ma szans, to jest 0,4 chyba. Fajne. Bardzo gładkie, blisko nasycone, wchodzi jak złoto. Jak złoto. No i że to czuć, co nie? No czuć, jest takie gładkie, bardzo gładkie, aż tak na języku... Czuję taką, taką śliskość, aksamitność. To nie ma jego dużo, to jest jako 15-16. Ale to mi się wydaje też potęguje właśnie to niskie wysycenie, nie? No. Tak w sobie powinno być, nie? Tak powinno być. To jest jakaś 12 czy więcej? 12 tu. Czyli trafiłeś. Jestem sędzią. Spoko, fajne piwo. Konkretna goryczka, aczkolwiek taka bardziej palona, nie? Taka pozostająca na języku kawowo. To jest w ogóle chmielony jumbo, nie? To jest goryczka z jungi, tam też powiedzmy na 15 minut przed końcem była też dużo tej jungi wrzuconej. Wiadomo, ciemne piwo, wszystko też ciemne słody przykrywają dużo, że się tam ciężko wychodziło innego, ale też na cały kształt to wpływa. Nie, no oczywiście, że chmiel w dry staucie, czy w staucie żytnim, czy w jakimkolwiek innym, oczywiście, znaczy goryczka w tym piwie bierze też głównie z chmielu. Ten charakter i ten posmak jest taki, że tam też te słody palone sprawiają, że ona jest taka właśnie palona, kawowa, nie? To taka kącik edukacyjny. Tak. Bawiąc uczyć, ucząc bawić. No to jeszcze pić. No, nie będzie mi smakował po tych dwóch piwach. Dobra, no. To spadaj. To sobie umyję. Dzięki. Pozdrawiamy, na razie. Co tam, panie organizatorze? No zajebiście, nie? Nie. Od samego rana patrz, jak już fajnie. Od 12, tak. No. Tylko pogoda. No tak, wczoraj 12. Była ładna pogoda, a dzisiaj chłodnie. No zaraz ma padać za 2 godziny. Tak.
No pierwsza już, dochodzi, jeszcze nie ma pierwszej. Jeszcze nie ma pierwszej, ja już 6 piw spróbowałem, albo, tak? Albo więcej. W jakich dawkach? No taki. To można. To jest szkło na festiwal. No i jak to? No dobrze, dobrze, dobrze. A co? A właśnie ja się chciałem pytać. Dobrze? Tak. Słyszałeś, że tam jak kogoś pobili w autobusie wczoraj? Po niemiecku ja nie, autobusu mnie ogarniam tylko festiwal. Co nie, za ja bramą, wiem. To już nie moje. Nie, ja wiem, nie, to nie był jakby żaden zarzut, nie? Nie, mieliśmy to, praktycznie to nie było żadnych sukcesów oprócz jednego sąsiada za wschodniej granicy, który tam wykłócał, ale został spacyfikowany. Oho, dobrze trafiłem. Już miałem wychodzić, ale... Będziesz otwierał to? Tak, bo ja muszę wypić najpierw. To łyka i... Tam kurczę grupkę Ukraińców od razu. No ja nie mogę tam łykać, ja tu degustuję, ja nie piję, ja degustuję. Można? Można, pijamy. Bardzo dobre to belgijskie. Bardzo dobre, tak, parobek bardzo dobry. Delikatne, nie jest takie przesadzone. Też dobra, ale parobek bardzo dobry. Nie, kurna chata też bardzo dobra, ale parobek to jest w ogóle genialny. Żurek na ciepło. O, to jest domowe piwo Kentakiego. Pisiurek. 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 Nie wiem, czy to politycznie poprawne. Nie, bo to jest pitet. Nie, nie, to nie wild. Pitet i Asiurek to z Kentucky wytłumaczył. To jest od sour, ale generalnie na wszystkie swoje dzikie piwa. Dzikie piwa. Ty, ale jest przyjemny ten aroma. Nie spodziewałem 100% pitet, że to w ogóle nie będę w stanie tego wziąć łyka. A tutaj, bo to citra też jest, tak? Ale co? Mówiłeś, że jakiś... Soraci. 100% pitet, 100% bread, 100% soraci. Ale jeszcze jest... To soraci bym nie zgadł. No od 100 ma. No jak sour, to sour. Ono było inne wczoraj, a inne jest już dziś. Ale nie, no jest owocowe przede wszystkim. Ten pitet jest na drugim planie. Dla mnie na pierwszym jest, potem jest ta owocowość z breta. Potem się czuje ten taki soraci, taki aromacik. Na koniec lekko taki, lekko nutka kwaskowa. Kwaśność jest na poziomie takiego Witbira, nie? No może trochę więcej. Nie jest mocno kwaśne. Wiesz, ono Poznanie do butelek dostało drugiego życia i trzeba je szybko wypić, bo przegazowuje. Niektórych już się przegazowuje. No tu widać było, jak otworzyłem. Że dlatego jednak delikatnie na tą klatką, żeby... Zważało. Rześkie, bardzo rześkie piwo. Ile to ma ekstrakt? 12? 12. Ono tak, jest napisane. Tylko. Browar to nie aptek. Kombinacja jest wiele. Znaczy nie, ja spodziewałem się, że to będzie piwa, jakieś nie? Takie teraz dość pijalne. Znaczy bardzo pijalne bym powiedział. Jak w ogóle? Ja myślę, że tutaj drożdże wszystkim zrobiły swoje. Jest żarły trochę. Nie, no. Ale jest bardzo pitem. No nie jest bardzo pitem, no to ta kurna no chata jest bardziej pitem. Spalona płyta komputerowa. A gdzie tam 30% jest. Ta owocowość od retów dodaje jeszcze tylko takie odległości, nie? Ktoś kiedyś w Rzeszowie robił też, pamiętam jak byliśmy na konkursie tym pierwszym. No, no. Tutaj robił 100% właśnie na tym. Nie, bo drugi konkurs. Nie, bo to nie wiem, to jest kowatowy. No, to robił, ale to jest Rzeszowa też. Mogę prosić o przepukanie? Dzięki. 100% pitet robiłeś, nie? Bardzo dobre piwo, idę do góry. My z tej